Hej kochani, witajcie w kolejnym odcinku. Dziś, jak widzicie po tytule, postanowiłam przywrócić troszeczkę serię, którą kiedyś nazywałam I Love Handmade. Jak wiecie, jeszcze na starym mieszkaniu zaczęłam taką serię, gdzie pokazywałam wam różne gadżety, prezenty, rzeczy robione przez rękodzielników. Jak się to mówi to słowo? Ręcznie robione w Polsce i te osoby przysyłały je do mnie, bądź sobie je kupowałam i po prostu dzieliłam się z wami takimi rzeczami, które byłyby świetne na prezent dla siebie lub dla kogoś. Ta seria bardzo wam się podobała, postanowiłam do niej wrócić z tego względu, że jest teraz trudna sytuacja, wiele osób straciło pracę i właśnie wiele osób znalazło w końcu czas lub było zmuszonych, żeby zająć się tym, co lubią bardzo, czyli rękodzieło. Pokażę wam kilka rzeczy robionych w Polsce, kilka rzeczy godnych uwagi i jeżeli będziecie mieli ochotę, żebym tą serię kontynuowała, dajcie mi znać w komentarzach, jeżeli ta seria wam się podoba, jeżeli jest dla was wartościowa. Jeżeli jesteście twórcami, którzy chcą się tu zaprezentować, chcą się tu pokazać, to skontaktujcie się ze mną przez Instagram bądź przez maila. Ja jedynie nie będę pokazywać srebrnej biżuterii, bo srebrną biżuterię, jak wiecie, mamy w swoim sklepie. Również jest to biżuteria robiona w Polsce ręcznie przez naszą artystkę, więc takiej biżuterii promować nie będę z tego właśnie względu, wiecie o co chodzi. Natomiast jakieś inne rzeczy mogę wam chętnie tu pokazać. Dzisiaj będzie sporo rzeczy. Część kupiłam, część dostałam, także wszystko wam powiem. Powiem wam jeszcze tylko taką mały tea. What's the tea? Dlaczego przestałam robić tą serię? Miałam kilka nieprzyjemnych sytuacji, a w zasadzie dwie nieprzyjemne sytuacje. Zwykle te osoby, które wysyłały mi te rzeczy, były dosyć wdzięczne, że pokazywałam je na moim kanale, natomiast jedna osoba była niezadowolona, że za krótko pokazałam jej rzecz, druga osoba była niezadowolona, że nikt tej rzeczy, którą pokazałam, nie kupił po moim filmie. Natomiast ja uprzedzam wszystkich i zawsze, firmy, z którymi pracuję również, że ja nie odpowiadam za sprzedaż jakiegokolwiek produktu, ja mogę go tylko zaprezentować, wyrazić swoją opinię. Natomiast nie będzie tak, że po moim filmie ktoś ten produkt musi kupić. Tyle po prostu, więc ja powiem wam szczerze, byłam wtedy bardzo zawiedziona, bardzo było mi przykro, bo ja jednak poświęcam czas, żeby nagrać te filmy i w tym czasie antenowym, tak wiecie, w cudzysłowie, ale jest to jakiś tam czas antenowy, mogłabym pokazać kogoś innego dzieło, no ale ludzie są różni. No było kilka nieprzyjemnych sytuacji i powiem wam szczerze, że raczej mam nieprzyjemne sytuacje nie od firm, nie od korporacji, tylko właśnie od osób prywatnych, które mi tam wyślą, powiedzmy, parę gumek, rzeczy, które mają małą wartość, taką wiecie, nie kosztują dużo, natomiast może prace kosztują, ale nie kosztują dużo, jeżeli chodzi o materiał i później jest pretensja, że ktoś nie kupił. No ale dobra, nieważne, nie o to chodzi. Jest ciężka sytuacja teraz, wiele osób chce sprzedawać takie rzeczy. Świetnym miejscem do promocji takich rzeczy jest TikTok, pamiętajcie o tym. I może od TikToka zaczniemy, bo na TikToku znalazłam pierwszą osobę i tą rzecz kupiłam. Wydaje mi się, że... Czekajcie, bo nie chcę teraz przekręcić. Jak się nazywa? Chyba Karolina. Kroszeteria. Wydaje mi się, że Karolina i z mężem właśnie prowadzą. Jej mąż maluje. Jest też ich Instagram. Tak, Karola. Karolina, moja imienniczka. Karolina robi przepiękne makramy. I zamówiłam sobie i siostrze taką samą. Ja jej nie otwierałam jeszcze. Otworzę tu z wami. Ta makrama była dosyć droga, nie ukrywam. Ale tak jak Karolina nagrała w jednym TikToku. Zapleć sobie tak ładnie jakąś... Kup sznurki i tak dalej, i tak dalej. Tutaj płacimy przede wszystkim za materiał i za pracę, wiadomo. Za doświadczenie w splataniu. Pięknie zapakowane. W podziękowaniu za zamówienie i wsparcie naszego biznesu Małe Gratis pozdrawiamy Karola i Paweł. O, kroszeteria, wszystko przepięknie zapakowane. O, jakie piękne! Widziałam, że Karola się wzięła właśnie teraz za biżuterię również, ale śliczne to jest. Wiecie co, będę musiała tylko... zmienić, pewnie są, nie są pozłacane właśnie te bigle na pozłacane. Ja mam niestety uczulenie, więc muszę nosić srebro. Ale przepiękne są. Dzięki Karola, wow. Także naprawdę fajna robota. Czekajcie, powieszę je sobie. Dzięki za gratis. Nie spodziewałam się. Tutaj mamy takie karteczki. Czakry i kamienie zawarte w makramie, bo w tej makramie są właśnie kamienie. Głównym zadaniem makramy czakr oprócz walorów estetycznych jest doprowadzenie do harmonii przepływu energii przez nasze ciało. No i tu mamy napisane właśnie na temat kamieni. Ja nie jestem za bardzo wkręcona w kamienie, w ich moc, magię i tak dalej. Powiem wam szczerze, ja jestem realistką. Bardzo mi ciężko uwierzyć w magię, bardzo mi ciężko uwierzyć w rzeczy nadprzyrodzone. Jestem osobą, która twardo stąpa po ziemi i wierzy tylko i wyłącznie w naukę. Powiem wam tyle. Ale jest to tak piękna rzecz, że jeżeli ma doprowadzić do harmonii w moim wnętrzu, niech doprowadzi, bo ja kocham kamienie. Wow. Ale to jest ciężkie. Czekajcie, tylko to poczeszę trochę, bo wiadomo, że te sznurki się zawsze trochę w transporcie poplączą. Wow! Uwaga! Patrzcie na to. Jaki to jest sztos, jakie to jest piękne.
na drewnianym kołku. Jest to duże, ciężkie. No powiem wam, że nie kosztowała mało ta makrama, ale tutaj też wiecie, musimy zapłacić za te kamienie. Są piękne. Wow. Taką samą wysłałam do mojej siostrze i po prostu mam nadzieję, że dotarła w całości i że celnicy nie rozwalili paczki i że jej w ogóle nie ruszali, bo ciężko jest teraz z wysyłkami do UK. Jak to jest pięknie zaplecione, słuchajcie, jak to jest pięknie zrobione. I sznurek jest świetnej jakości. Wow. Cudowna. Naprawdę, Karola, świetna robota. Na pewno to nie będzie moje ostatnie zamówienie u ciebie. Zastanowię się, gdzie powiesić, czy w sypialni, czy tutaj w moim pokoju. Bardzo mi się podoba i just for you. Dzięki serdeczne, dzięki za dobrą pracę. Warto było zapłacić za tą robotę, także polecam wam kroszeterię, przepiękne również obrazy na drewnie, jeżeli lubicie takie rzeczy. Jeżeli chodzi o makramy, to ostatnio dostałam też od zasznurkowanej mamy, wrzucę wam zdjęcie, taką przepiękną makramę do pokoju akurat dziecięcego, tam sobie powiesiłam. Jest to taka makrama, którą ja zobaczyłam na Pinterestie i właśnie do niej podesłałam i Monika zaplotła właśnie takie piórka. Bardzo mi się to spodobało, jest to fajny element wystroju, więc jeżeli chcecie wesprzeć mamę, która zajęła się właśnie pasją, jaką jest plecenie, to również wam zostawiam jej Instagrama na dole. Monika dopiero zaczyna, ale okażcie jej trochę wsparcia. Kolejną firmą, która jest z Polski, teraz przejdziemy trochę do jedzenia, jest cukrówka. I od cukrówki już kiedyś dostałam krówki do mojego biura. Takie z nazwą firmy i też ze stylizacji TV. I teraz na święta dostaliśmy jeszcze takie fajne krówki. Oni mają krówki w różnych smakach i są to krówki na zamówienie. Oznacza to, że możecie sobie na nich nadrukować co tylko chcecie, że na opakowaniu może być dowolna wasza, nie wiem, logo, nie wiem, wasze imię, możecie zamówić na okazję, możecie zamówić na urodziny, na wesele i tak dalej. Tu akurat jest krówka świąteczna. Będę też na pewno domawiać sobie krówki z cukrówki firmowe. Cukrówki.pl. Krówki są przepyszne. Pokażę wam konsystencję. I to jest konsystencja tej krówki. Wow. Wybaczcie, nie będę teraz jeść, bo nie chcę się tu pokleić, bo zaraz będę wiecie, mlaskać. Ludzie bardzo tego nie lubią. Także zjem sobie, jak zakończę ten odcinek. Krówki są przepyszne. Jak chcecie, krówki personalizowane są, u cukrówki są przepyszne, najlepsze. Kolejna przepyszna rzecz to są miody, które wam chcę polecić. I jak mnie zawsze mnie pytacie, jakie to były miody, pokazywałaś na Insta i tak dalej, więc tutaj filmy wam nagram, żebyście wiedzieli. Jakiś czas temu dostałam od Ziół Pasieki. Oni mają w Warszawie sklep, gdzieś na Słowackiego, z tego co pamiętam. Zostawiam wam też wszystko na dole, wiecie. I ta pasieka to jest warmińska zagroda. Zagroda warmińska pszczoła. Ale sprzedają właśnie też stacjonarnie w Warszawie. Online również możecie zamówić. Mają świece i różne wyroby z, wiecie, z propolisu. Natomiast bardzo wam polecam smakowe miody. I tutaj mam na przykład taki miód jabłko i cynamon. I to, jak to smakuje, moja córka to uwielbia. To jest dodane jabłko liofilizowane i mnóstwo cynamonu. Ona smakuje jak szarlotka, jak taka słodka szarlotka. Tu na górze się to jabłko zbiera, więc trzeba sobie to wymieszać przed zjedzeniem. Można jeść normalnie łyżkami. A drugi smak, który wam polecam, to jest miód z kakao. Coś, co wam zastąpi genialnie Nutellę. Jak otwieracie, to po prostu czujecie ten zapach kakao. Jest przepyszne, jest bardzo słodkie i jak macie tak ochotę na coś słodkiego, to wystarczy wziąć sobie łyżeczkę właśnie, jak widzicie, jem łyżeczkami właśnie. Wystarczy sobie wziąć łyżeczkę tego miodu z kakao i po prostu zaspokoi waszą potrzebę na słodkie. A wiadomo, że jest to miód, więc jest troszeczkę bardziej zdrowy. Także koniecznie spróbujcie. Kochani, świece. Trzy firmy, które chcę wyróżnić. Jest to Caroline Handmade Candles i to są świece w całości sojowe. Zobaczcie, jak pięknie tutaj się spala i dookoła jest lawenda. W środku mamy drewniany knot i świece przepięknie pachną. Tutaj mam akurat ten zapach waffle cone vanilla, czyli taki jak lody waniliowe, ale jest też pina colada, którą dostałam. Fantastyczne te świece. I tutaj właśnie drewniany knot, więc on się wolniej spala. Są to świece zdrowsze. Jeżeli kot będzie jeszcze działał, to wam zostawię informację na dole. Jedyny minus, który się mogę doczepić tutaj, to ta naklejka, że ona się troszeczkę ściera podczas użytkowania, ale to jest taka drobnostka, bo wiadomo, że można postawić sobie ich w tą stronę. Świece fantastycznie pachną. Kolejne świece, które chcę wam polecić, to są Soy Lab Candles, to są świece bardzo, bardzo na czasie, w takich kształtach i są w całości sojowe. Jak się dowiadywałam o takiej świece jakiś czas temu, to wielu producentów, bo też myśleliśmy, czy nie wprowadzi do naszego sklepu, wielu producentów nam mówiło, że one muszą być z parafiny, ale jak widać, wcale nie muszą być z parafiny. Mogą być również sojowe. Szkoda palić, powiem wam, to jest piękny element wystroju, więc ja bym ich nie paliła, ale jeżeli chcecie już je zapalić, te świece, to na jakąś podstawkę, bo wiadomo, że rozpłyną wam się.
I ostatnią świeczkę dostałam od Necro Candles, to jest początkujący biznes. Świeczka taka w kształcie czachy, w moim stylu przepięknie, orientalnie pachnie, natomiast troszeczkę barwi. Tutaj autorka musi troszeczkę popracować nad łączeniem z barwnikiem, ale świeczka robi wrażenie, fajnie wygląda i też szkoda ją palić, jest fajnym elementem wystroju. Także to są trzy marki, które Wam polecam, jeżeli chodzi o świece. Przejdźmy do ubrań. Zamówiłam sobie, słuchajcie, z polecenia Ani z Lulalove. Lulalove, kolejna polska firma, którą warto wspierać. Fantastyczne szczotki do szczotkowania ciała. Również Wam zostawiam link na dole. Wiecie, że szczotkuję swoje ciało, uwielbiam ich produkty. Wiele produktów jest naturalnych. Masła używam i peelingi są świetne. I właśnie u Ani, bo Ania gdzieś poleciała na jakąś egzotyczną wyspę i bardzo mnie to denerwuje, jak patrzę na Instagramie. Po prostu zazdroszczę. Była, słuchajcie, w takiej sukience i dokładnie to samo zamówiłam. Sukienka kimono, bo jak jest coś takiego, co nie mogę się oprzeć, to jest kimono. Sukienkę mogę sobie nie kupić, ale kimono muszę. No i słuchajcie, jest to marka Nari. W ubraniu najważniejsza jest kobieta, która ją nosi. I to sobie, słuchajcie, Mila ją prowadzi chyba tą firmę. I ja sobie sama kupiłam ten szlafroczek. Tutaj mamy informację. Nari.pl i jest to przepiękny szlafrok kimono. I jeszcze go nie zakładałam. Chciałam tutaj z Wami założyć, przymierzyć i zobaczyć, czy warto było. Materiał jest bardzo fajny, przewiewny, no trzeba będzie go prasować po praniu, wiadomo. To, co mam na sobie, to w ogóle jest sieciowe, natomiast no, warto wspierać polskich twórców na pewno. I też są sukienki w tej marce. Dobra, mierzę też to kimono i zobaczymy. I tak prezentuje się to kimono, ta sukienka kimono. Bardzo ładne połączenie kolorów. Ja bym chciała, żeby pasek był trochę dłuższy, jest za krótki trochę, a jest to wersja długa. Ma długie rękawy, zwróćcie uwagę, że ja mam krótkie dosyć ręce, a ma długie rękawy. Fajne, szerokie. I tak jak mówię, jest to wersja długa. Także absolutnie piękna rzecz, czuję się jak na tropikalnych wakacjach w tym. No, także podoba mi się, bardzo mi się podoba. Fajnie to wygląda. Na pewno zabiorę sobie tą rzecz na wakacje. Na pewno też będzie fajne, żeby narzucić sobie po prostu, jak macie shorty latem i jakiś top i na to narzucić sobie tak luzem to kimono. Jako sukienka bym nie założyła, bo moje kształty byłyby od razu na wierzchu. Niestety, jeżeli chodzi o kimono, to musiałabym sobie tam przypiąć pod spodem jakieś agrafki. Jest to możliwe, ale dla mnie kimono to jest właśnie tak rzecz, którą sobie noszę albo na plaży, albo po domu. Wiecie, ja ogólnie, tak jak Wam mówiłam, lubię sobie w takich szlafroczkach chodzić. Kolejna marka, którą chcę Wam zaprezentować i od jakiegoś czasu noszę, jest to polska marka Selfie Room. Znana z Instagrama, bardzo lubiana. I słuchajcie, ta marka zasłynęła szczególnie ostatnio z tego, jak się oczywiście lockdown zaczął. Lubimy ubierać się w rzeczy wygodne, w rzeczy nie krępujące ruchów. Mają przepiękne rzeczy w prążek. Ta bluzka to jest taki, słuchajcie, sztos. Zobaczcie, jak ona jest przepięknie skrojona. Będzie piękna do jakiej do jakiejkolwiek spódniczki czy wysokich spodni. Pokażę Wam o tak, w tą stronę. Ma taki piękny dekolt tutaj na skos. Jest w różnych kolorach i ogólnie wszystkie rzeczy, które Wam tutaj pokażę, są w przeróżnych kolorach na stronie. Wrzucę Wam kilka zdjęć, bo teraz by było za dużo mierzenia, słuchajcie. I tak mierzenie czeka mnie teraz ogromne. Świetna jakość, takie elastyczne w prążek. Bardzo podoba mi się ich beż. Mam czarne rzeczy, białe i beżowe w mojej szafie oraz oliwkowe. I to są takie basiki do szafy, także bluzki, jest dużo spodni. Tu mam akurat, słuchajcie, spodnie takie rozszerzane. Po co kupować w Zarze, skoro w takiej samej cenie można dostać u polskiej marki, która szyje w Łodzi. Rozmiarówka jest XS, S albo ML i to jest Selfie Room Basic. Oni mają właśnie taką swoją, wiecie, basicową kolekcję. Jest to właśnie, tak jak mówię, robione w Polsce. Fajne, przewiewne materiały. Robią też takie rzeczy, takie zwykłe topy, bardzo dobre, elastyczne. Robią też świetne dresy, minimalistyczne, takie z napisem Selfie Room. Today is a perfect day to be happy. No to jest marka bardzo instagramowa, bardzo. Ale może jeżeli nie znacie, no to może poznacie. Mam też od nich kilka swetrów, słuchajcie. Teraz wprawdzie już się sezon kończy, ale zerknijcie sobie u nich właśnie na stronie, bo mają również swetry. Zobaczcie, takie nietoperzowate, z golfem. Różne, przeróżne swetry. O wow, o wow, to jest boskie. Sukienka. Taka drapowana. Nie no, tą sukienkę muszę założyć. L40 z elastycznego materiału. Wow, zaraz ją założę. Leggings. Wszystko dobrej jakości. Naprawdę fajna jakość.
fajna, gruba bawełna z dodatkiem odrobinę czegoś elastycznego, co ja bardzo lubię. Nie lubię samej bawełny, bo wiecie, bo te rzeczy się wypychają, a jak są lekko elastyczne, to zawsze, wiecie, mimo wszystko jest to przewiewne, ale fajniej do ciała dolega. Tę serię Wam bardzo polecam. Tutaj są, słuchajcie, i łódki, i fałki. Właśnie taka seria tych tunik domowych, można je nosić do krótkich leginsów, do długich leginsów, do rajstop bądź same. Jest też oczywiście tradycyjny dres szary, bluzy szare. Wiecie, i spodnie dresowe, no jest tego mnóstwo na stronie. Znajdziecie też takie gadżety jak skarpetki, zobaczcie z napisem Selfie Room. Wszystko bardzo dobrej jakości, robione w Polsce. O, mam tutaj tą kolejną bluzeczkę przepiękną, w tą łódkę. No jest boski ten dekolt, zobaczcie, taki V, odsłaniający obojczyk. Piękny kolor. Słuchajcie, znajdziecie też spódnice takie dresowe. Jeżeli w ogóle potrzebujecie jakiegokolwiek dresu, rzeczy wygodnych, to po prostu Was odsyłam do Selfie Room. Fantastyczna jakość, fantastyczna. Odrobina elastanu, świetne basiki. Okej, wskakuję w tą sukienkę, bo jestem ciekawa, jak będę w niej wyglądać. Ulala, ta sukienka jest tak sexy, tak piękna. Tu rozcięcie, słuchajcie. Tutaj marszczenie na brzuchu. Tutaj, słuchajcie, fajny dekolt. Taki, widzicie? Nietypowy. Długi rękaw, elastyczna. Wow, i mam na sobie 40 deselka. Bardzo elastyczna. Ekstra, ekstra. Co tu jeszcze wyciągnęłam? Wyciągnęłam jeszcze spódniczkę dresową. Super, super rzeczy na wakacje. Tradycyjne dresy, bardzo grube, bardzo mięsiste. Fajny jest Selfie Room, naprawdę ta marka mi się podoba. Fajne basiki, ale takie kobiece, takie wiecie, takie wow. Fajne, wiecie, fajnie uszyte, troszkę są inne te kroje. Selfie Room jest ekstra. I na koniec cyklu Made in Poland nie mogłabym nie wspomnieć o naszej pięknej Barcelonie. Cudownej torebce, która powstała we współpracy mojej z Corrado Martino. Polska marka, manufaktura z Siedlec, rodzinna firma. I mam zaszczyt tworzyć swoją kolekcję razem z nimi. Stworzyliśmy ostatnio taką torebeczkę Barcelonę. Idealna taka torebka na co dzień, torebka dwustronna, bo z jednej strony mamy kroko, jest też w wersji matowej i jest też białe. I z drugiej strony mamy safiano, który tak polubiliście na torebce, na szoperce New York. Aneta, właścicielka firmy, wymyśliła również dwustronny pasek, możecie sobie zmieniać z właśnie kroko na safiano bądź w drugą stronę. Wybieracie sobie okucia, czy chcecie złote, czy srebrne i wybieracie sobie, czy chcecie mieć spersonalizowaną tą Waszą torebkę, taką czy inną. W Corrado Martino jest pełna personalizacja, możecie sobie napisać, co chcecie. Pamiętajcie, że każda torebka jest szyta pod Was, więc możecie sobie zmieniać poszczególne elementy i wybierać sobie. Fantastyczna sprawa. W środku jest świetnie zorganizowana. Ma tutaj te nasze słynne gumki, które tak strasznie chciałam wprowadzić z New Yorka. To jest dokładnie to samo, co z New Yorku. I ma właśnie tutaj dodatkowe jeszcze przegródki, więc jest to torebka pojemna. Jest tutaj fuksjowa podszewka, która to jest naszą taką flagową podszewką naszej współpracy. Także fantastyczne torebki, zostawiam Wam link na dole. Na hasło Karolina macie 10% zniżki na inne ich torebki, natomiast te z mojej kolekcji nie podlegają już rabatom, ponieważ i tak cena jest dosyć przystępna. Kochani, to był pierwszy odcinek z powrotem serii I Love Handmade Made in Poland. Dajcie znać, czy Wam się podobało, co Wam wpadło w oko, czy macie ochotę coś sobie kupić, czy macie ochotę sobie coś zamówić. Jeżeli jesteście artystami, którzy chcą się w tej serii zaprezentować, jeżeli Wasze rzeczy przypadną mi do gustu, to chętnie pokażę w kolejnych odcinkach. Może macie jakieś marki, które chcecie mi zarekomendować, szczególnie właśnie marki ubraniowe, może jakieś buty, które są robione w Polsce. Piszcie mi na dole, jestem bardzo ciekawa, co napiszecie, możemy sobie ocenić, mogę nagrać. Chętnie wesprę polskie firmy. Wiadomo, że teraz są trudne czasy. Warto wspierać to, co jest robione u nas na miejscu. No i tyle. Mam nadzieję, że odcinek Wam się podobał. Buziaki. Pa, pa.